Dzień dobry, witam Państwa. Marek Stefan, zastępca redaktora magazynu Układ Sił. Witam również Alberta Świlińskiego, Strategy and Future. Kolejny odcinek Power Talks, czyli podsumowania najważniejszych wydarzeń na arenie międzynarodowej w danym miesiącu. Tym razem będziemy podsumowywać grudzień, ale też pewnie nie zabraknie wątków podsumowujących cały ubiegły rok 2021, który obfitował wiele wydarzeń na arenie międzynarodowej, w wydarzenia kluczowe, jeśli chodzi o politykę mocarstw. Nie tylko w Azji, w obszarze Indo-Pacyfiku, ale także tutaj w Europie i w Europie Wschodniej. I może właśnie od Europy Wschodniej byśmy zaczęli, ponieważ de facto przez ostatnie tygodnie jesteśmy bombardowani informacjami na temat negocjacji, na temat stanu relacji między Zachodem, przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi, a Rosją w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie, czyli a właściwie wokół Ukrainy. Mówimy bowiem o trwającej koncentracji wojsk rosyjskich przy wschodniej Ukrainie. Mówimy również o szantażu gazowym Rosji wobec państw Europy Zachodniej. No i ta sytuacja na linii Rosja-Zachód cały czas się zagęszcza. Właściwie eksperci, którzy zajmują się sensu stricte już siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, czy to polscy eksperci, czy amerykańscy, zaczynają poważnie rozważać scenariusz militarnej eskalacji, do której mogłoby dojść. Rozmawiamy również po opublikowaniu przez Rosję żądań pod adresem NATO i pod adresem Stanów Zjednoczonych. Celowo mówię żądań, ponieważ są one tak sformułowane, że de facto mają one charakter ultimatum, które Moskwa stawia wobec Rosji, wobec Waszyngtonu i wobec stolic zachodnich. No właśnie, jak Ty to widzisz, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy biorąc pod uwagę te zapowiedziane negocjacje, do których ma dojść 10, 12, 13 stycznia, najpierw między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, potem w ramach Rady NATO-Rosja, a później w ramach OBWE, czy możemy mówić o tym, że czy z Twojej perspektywy realne są jakieś ustępstwa, jakieś koncesje właśnie na rzecz Rosji ze strony USA i państw Zachodu? No, widzisz, Marku, wracamy do odwiecznego pytania. No, w sumie do odwiecznego pytania, wykraczającego nawet poza lata 80. ubiegłego milenium, znaczy ubiegłego wieku, tak, w ten sposób, pod tytułem wejdą czy nie wejdą. Wydaje mi się, że dużym sukcesem i osiągnięciem Rosji jest to, że nikt właściwie nie wie, tak? Czy Rosjanie zdecydują się na tą interwencję? Tak jak wspominałeś, część polskich analityków, to Konrad Muzyka chociażby, ale też zachodnich, czyli Kaufman, no twierdzą, czy twierdzili na przestrzeni ostatnich dni, czy kilku ostatnich tygodni, że sposób, w jaki Rosjanie gromadzą wojska, tak, ich miejsca dyslokacji i to, w jakiej tajemnicy są przeprowadzane te, czy w jakim obseku przeprowadzane są te dyslokacje, wskazują na to, i to jest cytat, że decyzja została podjęta o interwencji, tak, o jakimś zaangażowaniu militarnym na Ukrainie, czy takie, ale cały cymes polega na tym, że tak naprawdę dalej nie wiemy, czy Rosjanie zdecydują się na to. To musiało być, to moim zdaniem, to musiało być, wydaje mi się to dziwne, żeby postanowili jednak zrealizować te groźby. To musiała być ogromna, bardzo kosztowna operacja, to byłaby duża wojna. Pytanie też o jak duża skala i jak daleko Rosjanie zdecydowaliby się interweniować, czy byłaby to taka opcja maksymalistyczna, polegająca nie tylko na uzyskaniu land bridge, jak to mówią Amerykanie, do Krymu, ale też pójściu dalej, być może aż do Odesy, takim półksiężycem, czy byłaby to bardziej ograniczona agresja zbrojna. No i tak naprawdę nie wiemy. Znaczy, wiesz, też zauważę tylko, że wydaje mi się, że celem Rosjan było właśnie to, żeby to nie były rozmowy Rosja-Zachód, rozumiane tak holistycznie, tylko raczej Rosja-Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy ja nie potrafię dokładnie zacytować, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale parokrotnie przedstawiciele Kremla wspominali, że
wolę, że zamierzają rozmawiać z Amerykanami, bo gdyby włączać do tych rozmów przedstawicieli Unii Europejskiej, to całe negocjacje czy całe dyskusje utonęłyby w słowotoku, tak to nazwali. Innymi słowy, zostałyby sprowadzone do takich, do tego, w czym Unia Europejska jest zresztą, prawdę mówiąc, całkiem niezła, czyli do pustej gadaniny. Co ciekawe, też jak rozmawialiśmy wczoraj, przed naszą rozmową, ciekawie na ten temat wypowiadał się prezydent Finlandii, mówiąc właśnie, że Europa, tak z tego co pamiętam to ujął, no musi zaistnieć w tych rozmowach, tak? Ponieważ dotyczą one bezpośrednio bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale wydaje się, że stawka czy kontekst tej gry jest znacznie szerszy i dotyczy również nie tylko państw bałtyckich, ale również Finlandii czy w sposób oczywisty Polski. Te żądania, o których mówiłeś, też są bardzo interesujące, bo po raz kolejny nie wiem, czy wiesz, nie chciałbym nie doceniać ruskich szachistów, ale sposób, w jaki zostały one sformowane, to, że ta lista 8 czy 9 żądań, które zresztą one były powtórzone dwukrotnie, z tego co pamiętam, na przestrzeni tuż przed świętami i po świętach, żądań wobec NATO i Stanów Zjednoczonych za przestanie, moratorium na rozmieszczanie pocisków w zakresie INF, ograniczenia ćwiczeń, dekonfliktacji na morzach. I fakt, że Rosjanie stwierdzili, że one muszą być rozumiane i muszą być albo przyjęte, albo odrzucone całościowo, to jak stwierdził któryś z Rosjan, to nie jest wybór à la carte, tylko cały ich katalog musi zostać przyjęty. Wskazuje na to, że Rosjanie albo są przygotowani do wojny, bo te żądania, aż trudno sobie wyobrazić, pomimo, nasza linia jest dość znana, dotycząca gotowości Stanów Zjednoczonych do ustępstw, świadomości Stanów Zjednoczonych, że ciężar rozgrywki geopolitycznej na najwyższym poziomie nie znajduje się tu, tylko na Pacyfiku. Więc, ale pomimo tego wszystkiego wydaje się, że zaakceptowanie tych żądań jest niemożliwe, więc albo Rosjanie szykują sobie porażkę odstraszania, tylko w sposób bardzo nieprofesjonalny, albo podjęli decyzję o interwencji, ale po raz kolejny interwencja jest bardzo kosztowna. Byłaby długotrwała, trzeba by było organizować, wiesz, to nie chodzi tylko o pokonanie ukraińskiej armii, ale po zajęciu tych terenów trzeba by również zająć się operacjami COIN, tak? Operacjami policyjnymi. Trzeba by było wyładować ogromne pieniądze w utrzymanie porządku, utrzymywać stałą obecność tam. To jest z tego co pamiętam, w analizach albo Kaufmana, albo Konrada Muzyki występowały elementy, które świadczyły o tym, że Rosjanie mają również przygotowywać jednostki, które zajmowałyby się nie tylko samym szturmem, że tak powiem, ale też utrzymaniem porządku. Ale mimo wszystko to jest niewiarygodnie droga interwencja, niewiarygodnie kosztowna. Aż trudno sobie wyobrazić. To może powiedzmy, może zatrzymajmy się na chwilę na tym wątku właśnie tych możliwych scenariuszy militarnej eskalacji, zostawiając na razie te kwestie polityczne, bo tak jak zauważyłeś, ewentualna militarna eskalacja mogłaby wiązać się oczywiście z operacją na dużą skalę w wykonaniu rosyjskich sił, które są gromadzone przy granicy z wschodnią Ukrainą. Mówimy tu o wojskach Zachodniego Okręgu Wojskowego, Południowego Okręgu Wojskowego, mówimy także o 41. Armii Ogólnowojskowej, tak, która normalnie stacjonuje w Nowosybirsku. Ona jest przesunięta właśnie blisko wschodniej Ukrainy i cały czas się tak naprawdę do niej zbliża, więc te siły, które są tam zgromadzone, one faktycznie mają już na tyle duży ciężar, że taka operacja na dużą skalę mogłaby zostać przeprowadzona, ale tak jak słusznie zauważyłeś, koszty tej operacji, już nawet abstrahując od kwestii sankcji, od kwestii politycznych, tylko same koszty militarne, biorąc pod uwagę, że armia ukraińska, można tak przynajmniej zakładać, dzisiaj reprezentuje inny poziom wyszkolenia, doświadczenia bojowego niż tak, z którą mieliśmy do czynienia w 2014-2015 roku, że to będzie inny przeciwnik, trudniejszy przeciwnik dla wojsk Federacji Rosyjskiej. Także koszty na pewno dla Rosjan byłyby duże, ale duża operacja militarna to nie jest jedyna opcja. Mamy do czynienia czy właściwie należy rozważać kilka innych scenariuszy właśnie militarnej eskalacji. Po pierwsze, Rosjanie mogą zdecydować się na wejście już oficjalne do Donbasu. Na chwilę obecną mamy do czynienia z tym, że są tam obecne jednostki rosyjskie, natomiast nieoficjalnie.
mamy do czynienia z republikami Ługańską, Doniecką, z siłami separatystycznymi, które są wspierane przez instruktorów, również przez siły specjalne rosyjskie, również ciężkim sprzętem ze strony Rosji. Natomiast wejście tam już regularnych oddziałów rosyjskich też byłoby formą eskalacji militarnej i nie wiązałoby się na pewno z tak dużymi kosztami, jak opcja pełnej militarnej inwazji. To raz. Dwa, tego typu operacja mogłaby zostać uzupełniona o rajdy lotnictwa taktycznego oraz uderzenia artylerii rakietowej dalekiego i średniego zasięgu, które również mogłyby zadać Ukraińcom bardzo duże straty. Pamiętajmy, że Rosjanie rozwijają koncepcję wojny bezkontaktowej i to już od paru lat i to te koncepcje stanowią istotny element rosyjskiej myśli strategicznej ostatnich lat i tutaj na pewno Federacja Rosyjska posiada zlokalizowaną przewagę nad stroną ukraińską. No i kolejna rzecz, która również jest możliwa, to jest wspomniana przez Ciebie możliwość stworzenia korytarza lądowego z tych republik separatystycznych wspieranych przez Rosję do Krymu. To oczywiście mogłoby się odbyć pod pretekstem nawet operacji humanitarnej. Bierzmy pod uwagę również fakt, że Rosjanie podkreślają, że na Krymie już od wielu miesięcy brakuje wody pitnej, ponieważ Ukraińcy tak naprawdę kontrolują dostęp do wody z głównych rzek, które zasilają Krym właśnie w wodę pitną. W związku z tym Rosjanie pod takim pretekstem mogliby na przykład taki korytarz lądowy stworzyć właśnie pod pretekstem operacji humanitarnej. No i oczywiście to wiązałoby się znowu z większymi kosztami. W związku z tym część analityków podkreśla, że to jest scenariusz prawdopodobny, ale jednak mniej niż to wejście wojsk rosyjskich do Donbasu. No i kolejny scenariusz, który również warto rozważyć, o którym ty również mówiłeś, to jest kwestia zajęcia większej części wybrzeża czarnomorskiego. Ale to oczywiście również operacje desantowe w ogóle są trudne. Mówi się o tym dużo też w kontekście Tajwanu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to też jest opcja, którą no, należy mieć na uwadze, ale jednak jest ona mniej prawdopodobna niż właśnie ten scenariusz pierwszy, o którym powiedziałem, czyli rosyjskie wejście do Donbasu plus ewentualne jakieś operacje związane z użyciem lotnictwa, z użyciem wojsk rakietowych. No i wtedy, co Rosja mogłaby osiągnąć? No Rosja mogłaby osiągnąć to, że zadając duże straty Ukraińcom, ale równocześnie nie angażując się za bardzo w jakieś akcje w stylu okupacja terytorium, akcje policyjne i tak dalej, mogłaby pokazać swoją sprawczość, mogłaby pokazać, że jest w stanie zadać Ukraińcom pewnego rodzaju straty i ukarać Ukrainę za politykę właśnie taką o kursie prozachodnim i pokazać, że tego typu operacje mogą mieć miejsce również w przyszłości, jeżeli Ukraina zdecyduje się na kontynuowanie tego typu polityki. Więc może być to po prostu sygnał polityczny wysłany pod adresem Kijowa. Czy tak się stanie? No to oczywiście można tutaj dyskutować. Tak jak wspomniałeś, te żądania są tak sformułowane, że trudno Rosjanom będzie z nich schodzić, czy pokazać, że no, sytuacja się zmieniła, w związku z tym jesteśmy tutaj w stanie pójść na pewne ustępstwa wobec Zachodu. No, w przypadku Rosji i w przypadku tak sformułowanych żądań byłoby to trudne dla rosyjskiego przywództwa, ponieważ no, wiązałoby się de facto z utratą twarzy, więc co oczywiście w przypadku rosyjskich elit rządzących na Kremlu no, mogłoby się wiązać nawet gdzieś z perspektywą utraty władzy. A wiemy, że tego typu historie w państwach o ustrojach autorytarnych no, zwykle nie dzieją się bezkrwawo. W związku z tym stawka jest bardzo wysoka. To wszystko prawda. Ja może jeszcze wspomnę, bo wynotowałem sobie teraz, warto wspomnieć o sposobie komunikacji też, jaki Rosja stosuje wobec Europy. I o wstrzymaniu dostaw gazu przez gazociąg jamalski, tak, do którego doszło po raz kolejny. Najpierw do ograniczenia przed świętami, a potem chyba do całkowitego wstrzymania przesyłu gazu na zachód przy jednoczesnym zapewnieniu strony rosyjskiej, że
gazociąg Nord Stream 2 został już wypełniony gazem, tak? Więc tranzyt teoretycznie mógłby rozpocząć się natychmiast. No i a to z kolei siłą rzeczy kieruje nasze myśli ku rządowi Niemiec, który, jak pamiętamy, z końcem roku wyłączył 3 elektrownie jądrowe, które funkcjonowały dotychczas na terytorium tego państwa. No a z kolei parę tygodni wcześniej Niemcy, to też warto wspomnieć, zablokowali dostawy broni na Ukrainę i to nie były nawet dostawy broni niemieckiej czy sprzętu niemieckiego, tylko dostawy sprzętu, który Ukraina kupiła w ramach NATO, tak? Przez agencję sprzętu NATO, coś w ten deseń. No i Niemcy doprowadzili do zablokowania tej transakcji przy współudziale Holendrów. Wiadomo, że teraz kryzys gazowy, kryzys związany z cenami gazu w Europie jest oczywiście poważny. On jest trochę mitygowany przez transport skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych, ale on też jest do pewnego stopnia ograniczony i to z kolei można przypomnieć sobie decyzję Joe Bidena, tak? To dość nieprzychylne w wydobyciu węglowodorów podjęte przez Joe Bidena krótko po objęciu przez niego urzędu, co z kolei siłą rzeczy daje Rosji kolejny instrument. No właśnie, Marku, a ty jak ci się wydaje, ja może odbiję piłeczkę. Jak ci się wydaje, jeśli 10, tak jak mówiłeś, 10 stycznia, 9 albo 10 rozpoczynają się te rozmowy. 9-10 w Genewie chyba mamy, tak, najpierw Genewie. Zacząć tak. Amerykańsko-rosyjskie. Tak, tak, tak. Jak widzisz, w kontekście wiarygodności Stanów Zjednoczonych, bo to jest ten odwieczny temat, na którym, no właśnie, są podzielone opinie, bo jakby część przynajmniej ludzi tutaj chciałaby myśleć, że amerykańska wiarygodność na Pacyfiku jest zależna od tego, przynajmniej w jakim stopniu, wiarygodność sojusznicza jest zależna od tego, w jaki sposób Amerykanie będą realizować swoje zobowiązania tu. No właśnie, no jak to by się wydaje? Czy Amerykanie będą gotowi pójść na jakieś dalsze ustępstwa, jaki to może być katalog ustępstw i czy rzeczywiście będzie to miało tak duży wpływ na wiarygodność Stanów na Pacyfiku? Jak ci się wydaje? To może zanim jeszcze odpowiem na twoje pytanie, jeszcze się odniosę do tego, co powiedziałeś na temat postawy Niemiec i w ogóle nie tylko Niemiec, ale szeregu innych państw zachodniej Europy wobec tego, co robi Rosja, wobec rosyjskich żądań, bo myślę, że może nam to sporo powiedzieć na temat stanu ducha i stanu myśli, jakie towarzyszą elitom państw zachodniej Europy. Może zaczynając od Niemiec, 30 grudnia bodaj, szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock udzieliła wywiadu agencji DPA, której dziennikarz tej agencji pytał ją między innymi o to, czy nowy niemiecki rząd zmienił zdanie w kontekście dostaw uzbrojenia na Ukrainę. No i co odpowiedziała pani minister Baerbock? No powiedziała, że dalsza eskalacja militarna nie przyniosłaby Ukrainie większego bezpieczeństwa. To jest jej odpowiedź na pytanie. Oczywiście, jeśli o mnie chodzi, no to nie jest dla mnie jakieś większe zaskoczenie. Oczywiście byli tacy eksperci, którzy mówili, że nowy niemiecki rząd, zieloni tutaj, którzy będą mieli duży wpływ na politykę zagraniczną, mogą wpłynąć na to, że Niemcy mogą zmienić swoje podejście w kontekście dostaw broni śmiercionośnej przede wszystkim na Ukrainę. Ja tutaj w tym względzie byłem sceptyczny, no i okazuje się, że nowy niemiecki rząd kontynuuje linię, kanclerz Merkel, nie ma tutaj większych zmian. Co ciekawe, ta informacja pojawia się również, czy wypowiedź minister spraw zagranicznych Niemiec pojawia się w kontekście informacji o tym, że rząd Estonii chciałby przekazać symboliczną, ale jednak pomoc wojskową Ukrainie. Między innymi mowa jest o haubicach D-30. Tych haubicach, które są produkcji niemieckiej, były wykorzystywane przez Finów również. W związku z tym i rząd Niemiec, i rząd Finlandii musiałby wydać zgodę
na dostarczenie tego sprzętu na Ukrainę. No i oczywiście na razie nie wiadomo, jak to się skończy, no ale w świetle wypowiedzi minister Baerbock raczej trzeba mieć tutaj, trzeba brać pod uwagę scenariusz negatywny, że no, nie będzie tutaj zgody Niemiec, tak, na tego typu dostawy. Ale biorąc pod uwagę jeszcze inne wypowiedzi czołowych europejskich polityków wobec rosyjskich żądań, warto przytoczyć chociażby wypowiedź byłego premiera Szwecji, ministra spraw zagranicznych Karla Bilda, który stwierdził, że nie widzi celu w instalowaniu w Polsce i Rumunii elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Jak stwierdził, zagrożenie rakietami dalekiego zasięgu ze strony Iranu prawie nie istnieje, ale od lat było jasne, że Rosja głęboko podejrzewa USA, że te systemy są instalowane właśnie przeciw Moskwie. Z kolei francuska minister obrony Florence Parly oświadczyła niedawno, że kraje zachodnie muszą unikać eskalacji w stosunkach z Rosją, aby nie sprowokować nowej zimnej wojny. W podobnym tonie, a nawet ostrzej, jeśli chodzi o takie apizmentowe czy uległe nastawienie, wypowiadał się premier Włoch Draghi, który powiedział dziennikarzom również pod koniec grudnia, że Europa nie posiada własnych sił zbrojnych. Powiedział, że widzi niewielkie szanse na wykorzystanie sankcji na rosyjski import gazu jako sposób na zmuszenie Putina do wycofania się z konfrontacji z Ukrainą. I tutaj cytat, czy mamy rakiety, czy mamy okręty, czy mamy armaty? W tej chwili nie. Nie jest to nieprawda. Twierdzi, że właśnie ten rodzaj ekonomicznego odstraszania sankcji nie będzie skuteczny wobec Rosji. No i tutaj jako argument podaje również informację o tym, że państwa europejskie no, jednak polegają na rosyjskim gazie. Tym gazie, który teraz jest szczególnie istotny, ceny jego rosną, surowca jest coraz mniej w europejskich magazynach, a stopień uzależnienia państw europejskich od rosyjskiego gazu to średnio około 35%. Wyższy w przypadku Niemiec niż Włoch czy Francji, ale ten stopień jest bardzo wysoki. W związku z tym Rosja ma lewar na państwa europejskie, dlatego między innymi właśnie kontynuuje tę presję gazową i liczy na to, że to również będzie zmiękczać stanowisko państw europejskich i też pewnie różnicować to stanowisko, gdyby jednak Amerykanie zdecydowali się na zajęcie twardszych pozycji wobec Moskwy, to Rosjanie liczą na to, że jednak Europejczycy będą wpływali w jakiś sposób na Waszyngton, żeby ten właśnie poszedł na pewne ustępstwa. No i teraz twoje pytanie, czy należy łączyć albo jaki wpływ, ewentualne ustępstwa Amerykanów wobec Rosjan w kontekście Ukrainy, jak tego typu sytuacja mogłaby się odbić na amerykańskich wpływach w obszarze Pacyfiku? No nie jest to proste, bo z jednej strony faktycznie na pewno przywództwo chińskie elity patrzą na to, co zrobi Rosja, co zrobią Stany Zjednoczone tutaj. Jeżeli Stany Zjednoczone faktycznie zdecydowałyby się na jakieś koncesje i ustępstwa wobec Rosji, to mógłby być to sygnał dla Chińczyków, że warto w związku z tym ostrzej postawić sprawę Tajwanu. To może mieć pewien wpływ. Natomiast z drugiej strony no też trzeba wziąć pod uwagę taki scenariusz, że uspokojenie czy próba uspokojenia, tak, w cudzysłowie Rosjan przez Amerykanów tutaj mogłaby w percepcji elit amerykańskich uwolnić czy pozwolić skupić się jeszcze mocniej na powstrzymywaniu Chin w obszarze Indo-Pacyfiku w myśl tego, że wycofanie się na przykład w czasach zimnej wojny z Wietnamu no nie spowodowało upadku, tak, czy regresu wpływów amerykańskich w Europie w czasach zimnej wojny. W związku z tym gdzieś na pewno w kręgach amerykańskich elit i decydentów politycznych, przede wszystkim w Białym Domu, na pewno teraz toczą się bardzo intensywne dyskusje, co zrobić, bo faktycznie konsekwencje takiego, a nie innego podejścia do Rosji no będą olbrzymie i będą dotyczyły nie tylko Europy Wschodniej czy Środkowej,
ale również mogą mieć wpływ na sytuację na Pacyfiku. Także na pewno czeka nas gorący, gorący początek roku. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co Amerykanie ostatecznie zdecydują, tak? Bo... Tak, czyli to będzie, to właśnie pytanie, czy to będzie przykład, czy byłby to przykład strategicznej roztropności ze strony Stanów Zjednoczonych, bo tak jak wspominałem, anglosasi na takie nadzieje serc gorących, że wiarygodność Stanów Zjednoczonych jest na stole, że tak powiem, tak, jest w grze. No, odpowiadają tym, co mówiłeś, tak, że właśnie dlatego NATO rozpadło się po klęsce w Wietnamie. Także to, co oczywiście dodam, się nie wydarzyło. Ale dodam jedną rzecz, bo z kolei na poparcie tej tezy, że to, co się wydarzy, czy to, co się wydarza w Europie Wschodniej, może mieć wpływ na to, co się będzie wydarzało na Pacyfiku, to również warto pamiętać, jak Amerykanie kształtowali swoją politykę powstrzymywania na samym początku zimnej wojny i w kontekście również historii zaangażowania amerykańskiego w Korei, która również była postrzegana jako teatr drugo-trzeciorzędny, ale jednak Amerykanie, administracja Trumana zdecydowała się na zaangażowanie tam, dlatego właśnie, że wygrało stanowisko w administracji Trumana, że jednak pozwolenie Rosji na poprzez swojego proxy, tak, czyli reżimu Korei Północnej na udaną inwazję na Koreę Południową może mieć wpływ na sytuację w Europie. I wtedy właśnie wygrała ta opcja, że mamy tutaj do czynienia z systemem naczyń połączonych, że to, co się będzie działo w Azji, będzie miało wpływ na Europę. Być może teraz również tego typu podejście wygra, tak? Tylko w odwrotną stronę. Tak, tak, teoria domina i tak dalej, tak? Przy czym pamiętajmy, że u podstaw konfliktu w Korei z pewnością legły również, co najmniej również słowa, błędy w komunikacji strategicznej, tak? Znane. To na pewno, tak. Nigdy nie wiem, jak dobrze wymawiać jego nazwisko. Dean Acheson, Acheson, whatever, ten Acheson. No ale też pamiętajmy, że w Korei Stany Zjednoczone nie zdecydowały się użyć broni nuklearnej, tak? Rozważano to, dość intensywnie w pewnym momencie rozważano to, ale ostatecznie okazało się, że Mao miał rację, jak mówił, że to papierowy tygrys, który wygląda strasznie, ale którego się nie używa tak naprawdę. No właśnie, a wiesz co, jeśli tak, to zadam ci jeszcze takie, wydaje mi się, dużo ciekawsze, chociaż prowokacyjne pytanie. Mianowicie, czy co byłoby najgorszym rozwiązaniem teraz na Ukrainie i sytuacji na Ukrainie, i czy w kontekście tego appeasementu, czy takiego pragnienia appeasementu, być może uzasadnionego do pewnego stopnia, chociaż sposób, w jaki państwa europejskie przeprowadzają całą tą strategię, jest karygodny i to nie chodzi nawet o to, że z ich perspektywy Rosja nie jest strategicznym wyzwaniem czy zagrożeniem po prostu. Tak? Jest dla nas, ale dla nich nie i trudno się dziwić, że nie postrzegają Rosji w ten sam sposób, co my. Natomiast pęda appeasementu i słaby sposób prowadzenia tych negocjacji jest rzeczywiście dość niepokojący. Natomiast, no właśnie, Marku, czy twoim zdaniem, jakie jest najgorsze rozwiązanie? Czy najgorszym rozwiązaniem byłoby rzeczywiście wejście Rosjan na Ukrainę, czy może nie byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo to byłoby w jakiś sposób ostre cięcie, tak? Nie uniemożliwiłoby na przykład politykę takiego powolnego, to jest kontrowersyjne pytanie, tak? Ale uniemożliwiłoby dalsze prowadzenie przez Rosję tej polityki uzyskiwania ustępstw i stopniowej zmiany status quo. To byłoby jednak wydarzenie traumatyzujące w pewien sposób, brzegowe, graniczne, tak? I być może wymusiłoby ostrzejszą reakcję. A bez tego możemy natomiast spokojnie zsuwać się po równi pochyle. Możemy zadać pytanie, dlaczego takim traumatyzującym wydarzeniem dla Europy nie było rozpoczęcie wojny rosyjsko-ukraińskiej i zajęcie Krymu, bo przecież tak, mogło być takim wydarzeniem. Tak? Ale ono było, tak, ale ono no, mimo wszystko było, wiesz, to oczywiście obiektywna rzeczywistość funkcjonuje, ale jednocześnie można powiedzieć, że to było, że odbyło się bez wystrzału, tak, że większość ukraińskich jednostek nie była gotowa walczyć. To, czy nie była gotowa walczyć przypadkiem dlatego, że rządy Zachodu naciskały na Ukrainę, żeby nacisnęła pedał gazu, to jedna kwestia. Wojna w Donbasie, tam DNR i LNR, to wiadomo, że uczestniczyli w nich Rosjanie, ale to były w pewnym stopniu przynajmniej proxy wars, tak? To nie była regularne działania, znaczy były tam regularne działania sił rosyjskich, ale nie odbywały się w tak dużej skali i były cały czas prowadzone w sposób niejednoznaczny, tak?
stworzono presum, czy wyjaśnienie dla państw Zachodu, że tak naprawdę to nie ma miejsca, w które one gorliwie uwierzyły, tak? I to umożliwiło jakieś takie, wiesz, No, ale mieliśmy też zestrzelenie malezyjskiego samolotu, gdzie zginęli obywatele przecież państw europejskich. No i co Europa zrobiła poza sankcjami? Czy to był asumpt do tego, że mamy do czynienia z reżimem, który stosuje otwartą przemoc, tak, wobec nas? W związku z tym musimy coś zrobić w tym kierunku, żeby no nie być podatnymi na tego typu narzędzia. No Rosja przez ostatnie lata udowadniała, że ma długie ręce, tak, i potrafi również w Europie dosięgać swoich przeciwników. I to mieliśmy szereg wydarzeń, które tutaj można byłoby przytaczać. No chociażby akty dywersji w Czechach, wysadzenie magazynów amunicji w 2014 roku przez rosyjski GRU, próbę zamachu stanu w Czarnogórze i tak dalej. Zabójstwo, tak, tego w Niemczech, tak, Skripal w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Oczywiście, jasne. Tak. Ale mimo wszystko, wiesz, bo nawet jeśli chodzi o Czechy, tak, i o przypisanie winy, tam część zachodnich polityków, z tego co pamiętam tą sprawę, nie pamiętam już teraz tak dobrze i wtedy nie śledzi wybitnie dokładnie, ale z tego co pamiętam, to przynajmniej część zachodnich polityków i tak była gotowa twierdzić, że nie jest to jasne, kto dokonał tego zamachu. I czy otwarta, pełnoskalowa interwencja na Ukrainie nie byłaby zerwaniem listka figowego? Jeśli nawet, a już zakładając, że nie dla państw Zachodu, to czy przypadkiem brak reakcji państw Zachodu na to nie wymusiłby jednak zmiany mentalności tutaj, bo pamiętajmy, że nawet teraz pojawiają się głosy, że no chociażby przygotowywanie się do wojny samodzielnej przez Polskę poniżej artykułu 5 jest tak naprawdę podważaniem wiarygodności sojuszu, a to, że Rosjanie zwracają na to uwagę, jest tak naprawdę niepożądane i szkodzi nam. To znaczy, na pewno trzeba brać, znaczy Rosjanie muszą się tego obawiać, że w przypadku pełnoskalowej inwazji mogłoby dojść do jakiegoś przewartościowania na Zachodzie. Natomiast nawet gdyby do takiego przewartościowania miało dojść, czyli zakładając scenariusz optymistyczny, to znaczy pewne szczęście w nieszczęściu, tak, że dochodzi do tej inwazji, a Zachód dochodzi do wniosku, no, że jednak polityka appeasementu nie ma sensu i należy zmienić podejście, należy zbudować własne siły zbrojne. To biorąc pod uwagę chociażby Niemcy, lata polityki pacyfistycznej, odchodzenia w ogóle od, czy właśnie degradacji własnej kultury strategicznej itd., itd., to zbudowanie takich zdolności zajęłoby dekady, a przynajmniej najbliższą dekadę, tak? Więc to byłby proces rozciągnięty na lata. Europa nie pozyskałaby tych zdolności do prowadzenia faktycznie polityki siły w sposób skokowy i szybki, tak? Bo to nie chodzi tylko o to, że oczywiście mogą wyprodukować sprzęt, mogą posiąść czy wejść w posiadanie konkretnych rodzajów uzbrojenia. Ale to nie tylko o to chodzi, to chodzi też o zmianę mentalną, to znaczy to chodzi o to, żeby ludzi uświadomić, że no mogą być żołnierzami na realnej wojnie, na której się zabija. No jest pytanie oczywiście odwieczne, czy zachodnie Europejczycy nadal potrafią zabijać, tak? Czyli no bo do tego de facto sprowadza się wojna kinetyczna i ewentualne użycie sił zbrojnych, tak? W przypadku Francuzów być może to tutaj byłyby zupełnie może inne dylematy, no bo Francuzi przecież prowadzą operacje militarne chociażby w Afryce, no ale tutaj z kolei już wchodzimy w poziom dywagacji politycznych, bo tego typu sytuacja mogłaby również pokazać, że czy jeszcze bardziej przyspieszyć proces rozpadu struktur zachodnich, bo jeszcze mocniej mogłaby pokazać rozdźwięk interesów, tego, że każdy z tych państw inaczej postrzega, ma inną percepcję bezpieczeństwa. No i tak, pytanie, czy dla... Przepraszam, że tak wszedłem ci w słowo. Pytanie, w którym momencie, przynajmniej tutaj w Polsce, wiesz, wszelkie czy znaki, czy ciężar gatunkowy tych zmian, czy tych zachowań Zachodu byłby na tyle duży, aby do końca uświadomić nam, że ten rozdźwięk interesów istnieje.
bo na razie jest cały czas dość mocne wyparcie na tym, w tym kierunku. I czy przy, no i właśnie, czy zakładając pasywność Zachodu nawet w obliczu pełnoskalowej interwencji Rosji na Ukrainie, faktów nie wpłynąłby na postrzeganie rzeczywistości w Polsce, jak już do końca. Czyli innymi słowy, czy dalej bylibyśmy w stanie się oszukiwać? Myślę, że na pewno procent tych, którzy w sposób bezgraniczny czy bez jakichkolwiek wątpliwości ufali w sprawczość Zachodu, kolektywnego Zachodu, jego jedność, na pewno by spadł. No, nie wiem jak mocno, tak? Należy pamiętać jednak, że nawet w czasach głębokiej II wojny światowej mieliśmy w kierownictwie państwa polskiego do czynienia z ludźmi, którzy uważali, że pewne akty całopalenia, tak to nazwijmy, narodowego, obudzą sumienia ludzi na Zachodzie i zmienią nastawienie, tak? No to więc i tutaj mówimy o stanowisku polskiego rządu, tak, który już miał przecieki co do rozmów w Teheranie i tak dalej, i tak dalej. I mówimy tu o Powstaniu Warszawskim i tak dalej, więc no, przykłady historyczne raczej każą mieć co do tego wątpliwości. Na pewno jakaś część elit mogłaby się przebudzić. Pytanie jak znacząca i pytanie jak mocno wpłynęłoby to faktycznie na zmianę podejścia szerokich rzesz naszego społeczeństwa wobec kwestii pozyskania realnych zdolności wojskowych czy innych realnych narzędzi uprawiania polityki, podmiotowej polityki w regionie, tak? Nie wiem. Chciałbym, żeby tak było, tak? Ale chciałbym również, żeby nie był do tego, czy nie była do tego potrzebna eskalacja militarna na Ukrainie, bo to po prostu by tylko i wyłącznie pogorszyło naszą sytuację bezpieczeństwa, tak? Ale jeszcze wracając do twojego pytania, no właśnie, no Rosjanie, biorąc pod uwagę to, że jednak ta reakcja Zachodu mogłaby być twarda, jednak gdzieś muszą brać to pod uwagę, mimo tego, że te sygnały, które do tej pory płyną z Zachodu, są takie, że tej twardej reakcji może nie być, ale jednak ten scenariusz twardej reakcji jednak trzeba brać pod uwagę, mogą się zdecydować jednak na tą opcję ograniczoną, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, czyli po prostu wejście regularnych jednostek do Donbasu. No i czy to zostanie potraktowane jako militarna eskalacja? Być może również będziemy mieli do czynienia z jakimiś działaniami poniżej progu otwartej wojny, no w czym Rosjanie są świetni, tak? To też należy brać pod uwagę. No i tu oczywiście już mamy szerokie pole do interpretacji i Zachód zacznie się zastanawiać, czy to należy interpretować jako inwazję, a może jednak nie, bo w sumie to nie wiadomo, bo tak jak powiedziałeś z tymi magazynami w Czechach, tak? Część polityków twierdzi, że no właściwie sprawcy ciężko określić, tak? I będzie zaprzeczać tak temu, że za tymi aktami stoją rosyjskie służby, długie ramię Moskwy. Więc no, Rosja na pewno na dzień dzisiejszy prowadzi w tej rozgrywce i samym jest już sukcesem z punktu widzenia Moskwy to, że już prowadzi jak równy z równym negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dyktuje warunki Europie, Europa się zastanawia, co zrobić. Prowadzi skuteczną, jak się wydaje, presję gazową, energetyczną, a Zachód w przypadku Niemiec, wspomniane przez Ciebie elektrowni jądrowych, no popełnia błędy, no bo tego inaczej po prostu zaklasyfikować nie można, tak? No Niemcy, Szwedzi, wycofując się z energetyki atomowej, po prostu strzelają sobie w kolano. I to jest, no, to jest akurat coś, co trudno wytłumaczyć w ogóle w racjonalny sposób. Jest to po prostu jakaś aberracja i czyste szaleństwo. Czyli Rosja uzyskuje na razie swój cel, stanie się integralnym, istotnym elementem koncertu mocarstw, tak, do którego chciałaby doprowadzić i w którym chciałaby odgrywać zasadniczą rolę ponad głowami państw efemeryt. Takich jak państwo bałtyckie, czy Polska, czy Białoruś, czy Ukraina. Zdobywa punkty w tej rozgrywce, a warto powiedzieć, że Rosja prowadzi aktywną politykę nie tylko na kierunku europejskim, ale także na kierunku azjatyckim. Mieliśmy w grudniu do czynienia z kilkoma ważnymi wydarzeniami, również właśnie w obszarze Azji, z udziałem Rosji. Mam tutaj na myśli wizytę prezydenta Putina w Indiach i finalizację kontraktu na dostawy systemu obrony przeciwrakietowej S-400, który to pozyskało New Delhi.
A także mieliśmy do czynienia z rozmową telefoniczną, właściwie chyba rozmową wideo między Putinem a przewodniczącym Xi. I też może powiedzmy coś na ten temat, bo to też pokazuje, że ambicje Rosji nie ograniczają się tylko do jej tak zwanej bliskiej zagranicy czy Europy. Tak. No, warto zauważyć, że Rosjanie dość ostrożnie rozgrywają i dość tak roztropnie rozgrywają sytuację na wschodzie. Wiadomo, wiemy doskonale o napięciach pomiędzy Delhi a Pekinem. I Rosjanie zdają się przynajmniej starać się pozycjonować jako taki niezależny, może nie mediator, bo do tego nie doszło, ale niezależna siła funkcjonująca pomiędzy tymi dwoma potęgami, starająca się balansować pomiędzy nimi, tak? Nie opowiadająca się jednoznacznie po którejkolwiek ze stron. To spotkanie, no to jest już kolejny, chyba też zawarto kontrakt na dostawę karabinków, ale to jest mniej istotne. Warto również zwrócić uwagę, że podczas tego spotkania omawiano możliwość przeprowadzenia transakcji bez wykorzystania dolara pomiędzy tymi dwoma państwami, co również jest bardzo interesującym elementem. No a jednocześnie tak, nie jestem pewien, czy to było prawie w tym samym czasie, albo kilka dni, albo najwyżej tydzień, albo dwa dzieliły też rozmowę pomiędzy Władimirem Putinem a przewodniczącym Xi. W kontekście tej rozmowy warto wspomnieć o tym, nad czym zastanawiało się ostatnio dwóch autorów Wall Street Journal, to znaczy o tego, czy dojdzie do i do jakiego stopnia będzie dochodziło do koordynacji polityk pomiędzy Chinami a Rosją w Europie właśnie, tak? To tym, o czym my myślimy zawsze w kontekście militarnym, jest koordynacja w przypadku wybuchu czy zaostrzenia sytuacji na wschodniej flance NATO i wokół Tajwanu, czy taka koordynacja miałaby miejsce, ale drugim, w sumie też bardzo geograficznie zbliżonym, jest to, co dzieje się wokół Litwy właśnie i wokół bardzo intensywnej kampanii Chin wymierzonej w Litwę, która miała oczywiście miejsce, przypomnijmy, po tym, jak otworzono przedstawicielstwo handlowe Tajwanu, czy przedstawicielstwo Tajwanu na Litwie, które tak właśnie się nazwało, przedstawicielstwo Tajwanu, a nie Tajpej. Tak. Co poirytowało dość mocno Chińczyków, poirytowało ich, to znaczy pomijając już to, że obniżyli rangę przedstawicielstwa Litwy w Chinach, to poirytowało ich to tak bardzo, że w pewnym momencie wykreślili Litwę z listy krajów pochodzenia, w związku z czym import wszelkich towarów z Litwy do Chin stał się całkowicie niemożliwy. Potem też były jakieś w pewnym momencie, zresztą wydaje mi się, że cały personel litewskiej placówki dyplomatycznej został zmuszony do opuszczenia, znaczy może nie został, znaczy no został zmuszony, tak? Został zmuszony do opuszczenia Chin. I dodajmy do tego, że Chińczycy zaczęli również naciskać na europejskie firmy i szerzej na zachodnie firmy, które korzystają na przykład z litewskich poddostawców albo w ogóle prowadzą biznes na Litwie, żeby ograniczyły te kontakty, czy nawet zerwały te kontakty ze swoimi litewskimi partnerami, jeżeli nie chcą mieć problemów na rynku chińskim, który no zresztą dla większości zachodnich firm jest no dużo, dużo, dużo ważniejszy niż rynek litewski. No i to oczywiście uruchomiło w Europie debatę na temat tego, czy chociażby Unia Europejska o pomoc, do której oczywiście zaczęła zwracać się Litwa, przede wszystkim do Komisji Europejskiej, czy instytucje Unii Europejskiej posiadają narzędzia, żeby przeciwstawiać się tego typu presji ekonomicznej. No i okazuje się, że Unia Europejska na dzień dzisiejszy takich narzędzi nie posiada. Toczy się de facto teraz debata, czy trwają prace nad mechanizmem przeciwdziałania właśnie przymusowi ekonomicznemu, ale prace nad tym mechanizmem, czyli właśnie mechanizm kontrsankcji, które Komisja Europejska mogłaby zastosować, potrwają jeszcze chyba 2 lata. Także one chyba będą Unia Europejska jest bezzemna. Będą trwać bardzo długo i tu niestety trudno, tak mów co chcesz, ale trudno jest nie przyznać odrobinę racji słowom Rosjan, że negocjacje czy rozmowy z Unią Europejską czy z Komisją Europejską tak naprawdę prowadzą do słowotoku pustosłowia. Ten instrument, o którym wspominałeś, nazwano go przynajmniej w tłumaczeniu na polski, to moim tłumaczeniu na polski, instrument przeciw wymuszeniom, i on zakłada tak,
utworzenie mechanizmów pozwalających na symetryczną odpowiedź wobec tego, wobec jakichś nacisków handlowych, tak? Przez inne państwa, których obiektem stają się poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Przy czym oczywiście tak niezręczne pytanie brzmi, kiedy byłby on stosowany i w stosunku do nacisków których państw, wobec których państw Unii Europejskiej, tak? I czy wszystkie zwierzęta byłyby zupełnie równe wobec tego mechanizmu, pomijając to, kiedy on powstanie i czy powstanie w ogóle i jak będzie stosowany. W ogóle pewnym paradoksem jest to, że ten w ogóle pomysł powstania tego mechanizmu narodził się w kontekście sporów handlowych na linii Unia Europejska-Waszyngton. Natomiast, ponieważ też tutaj to być może warto przypomnieć, że Unia Europejska również ma zadawnione, długotrwałe spory handlowe z Waszyngtonem, już nie tylko o stal, chodzi tutaj o stal i aluminium, ale także cła na inne towary, no, które cały czas gdzieś są obecne. Ostatnio doszło tutaj do, w ramach tam Rady do spraw handlu i technologii, doszło do pewnych porozumień na linii Bruksela-Waszyngton, natomiast no, gdzieś cały czas tej złej krwi w tych relacjach handlowych i technologicznych między Unią Europejską a Stanami jest, więc kto wie, czy tutaj te spory nie będą wracać ze zdwojoną siłą, chociażby w kontekście podatków nakładanych na gigantów cyfrowych. Tak, tak, globalny CIT właśnie, o którym tak dużo mówiono jeszcze parę miesięcy temu, który miał być symbolem tego. Znaczy, po raz kolejny zupełnie rozumiem, skąd bierze się to przekonanie, że jak pojawi, to przekonanie, że skoro pojawił się Biden, to już będzie dobrze z powrotem na świecie. Ale elementem właśnie tego enturażu miało być powstanie globalnego CIT-u, tak, ustalonego przez wszystkie państwa. No i to nie wygląda za dobrze, pomimo tego, że miało to wyglądać świetnie i miało zostać realizowane i wiele uścisków dłoni na to konto zostało wykonanych, a jednak nie wygląda to tak dobrze. No i to po raz kolejny wracamy do kwestii rywalizacji handlowej, tak? Czy sporów handlowych na Waszyngton, Bruksela. To ja jeszcze może dodam w kontekście tego, o czym mówiłeś, czyli w kontekście rozmów między prezydentem Putinem a przewodniczącym Xi, że obie strony wyraziły poparcie dla właściwie swoich roszczeń. Przewodniczący Xi poparł tutaj stanowisko Putina w kwestii jakby wschodniej Ukrainy, Donbasu, Krymu, natomiast Rosja również poparła stanowisko Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście Tajwanu. Zatem też spora część obserwatorów polityki zagranicznej zachodnich tutaj stwierdziła, że to też jest kolejny sygnał, że Pekin i Moskwa współpracują, koordynują też swoje stanowiska. No i oczywiście jest to czarny sen amerykańskich strategów. Między innymi pisał o tym ostatnio Andrew Michta, że ta ewentualna zbieżność wydarzeń czy koincydencja, zachodzenie w tym samym czasie jakiejś eskalacji wokół Tajwanu i wokół wschodniej Ukrainy, no mogłaby sprawić, że Amerykanie mieliby tutaj dylemat strategiczny. Tak? Oczywiście możemy tutaj spekulować, że wtedy Amerykanie na pewno skupiliby się na Tajwanie, bo to jest teatr istotniejszy, jednak też należy pamiętać, że na chwilę obecną jednak ta frakcja, jak ją nazywa Jacek Bartosiak, Wszechimperium, w Waszyngtonie, czyli ta frakcja, która opowiada się za utrzymaniem możliwie jak największej strefy wpływów i tego światowego porządku, z którym mamy jednak wciąż cały czas do czynienia, jest silna i ona chce utrzymać to status quo, tak? Nie chce go zmieniać, a przynajmniej utrzymać go tak długo, jak to tylko możliwe. Więc to też zobaczymy, jak długo się to uda robić. A skoro mówimy już o Azji i Pacyfiku, warto powiedzieć również parę słów na temat stosunków japońsko-chińskich i też rozmów między Waszyngtonem a Tokio w kontekście również Tajwanu i zagrożenia chińską inwazją, czy również jakąś akcją militarną, tak, Chin wobec Tajwanu. Tak. Wiesz co, jeszcze wracając do tego, do rozmów Xi Putin, o której wspominałeś. Tam z tego, co pamiętam, jeszcze wspomniano, co zupełnie przewidywalne, pojawiła się krytyka zarówno Quad, jak i Paktu Obronnego AUKUS
AUKUS, czyli to, tak, czyli podpisanego w zeszłym roku już teraz porozumienia czy paktu wojskowego pomiędzy Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Australią. I o tym wspomnieć warto również dlatego, i to jest interesujące, bo pamiętajmy, że jednym taką największym fajerwerkiem związanym z powstaniem tego paktu była rezygnacja Australii z zakupu francuskich okrętów podwodnych o napędzie konwencjonalnym na rzecz pozyskania, czy planów pozyskania, bo są to jeszcze plany dość odległe i będą skomplikowane, amerykańskich prawdopodobnie jednostek okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym. A wspominam o tym dlatego, że również w grudniu, który teraz podsumowujemy, i pamiętajmy, jaki to był policzek, tak, dla Francuzów i wymierzony przez Australię i Stany Zjednoczone. I obawiam się, że Australia i Stany Zjednoczone pewnie też wymierzyły Francuzom policzek kolejny. To znaczy w grudniu australijskie Ministerstwo Obrony poinformowało o decyzji o wycofaniu użytkowanych przez to państwo 48, chyba z tego co pamiętam, 48 helikopterów NH90, które zostały wyprodukowane przez Airbusa właśnie, tak? Czy przez konsorcjum, w którym większość udziałów ma Airbus, nie ma Leonardo i Fokker. Oczywiście zabawna jest argumentacja, która była bardzo zbliżona do tej, którą Australijczycy zaprezentowali w momencie rezygnacji z okrętów podwodnych, to znaczy, że Francuzi byli ciągle pospóźniani i wszystko się psuło, tak, najkrócej mówiąc. Ujęli to odrobinę, ale tylko odrobinę bardziej dyplomatycznie. No i z miejsca tych właśnie helikopterów Australijczycy postanowią kupić amerykańskie, czy postanowili kupić amerykańskie Black Hawki, co również jest symptomatyczne, tak, po raz kolejny ujednolica się wyposażenie i tak dalej. Natomiast ciekawe jest to, że teraz przynajmniej wymowni Francuzi dostali okazję odwinięcia się Amerykanom, bowiem również w grudniu Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o planach pozyskania kilkudziesięciu samolotów Rafale produkowanych przez Francuzów. Zamiast F-35. Tak, 80 ich było, kontrakt chyba opiewa na 19 miliardów dolarów. I oczywiście na początku, tuż po tym, jak te informacje się pojawiły, to jeszcze tam w tym samym tygodniu Emiratczycy zapewniali, że to nie wpływa zasadniczo na F-35, no ale już tydzień później okazało się, że Emiraty wycofały wniosek o zakup, tak? Letter of acceptance, czy tam letter of intent, i z zakupu F-35 zrezygnowało amerykańskich, co miało wywołać, i to też bardzo źle świadczy o Stanach w gruncie rzeczy, o kompetencjach w amerykańskich takich instytucji, że miało to wywołać popłoch w Waszyngtonie, który nie spodziewał się najwyraźniej tego rodzaju decyzji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jest ciekawe i tu w pewien sposób możemy wrócić do Chin. Bo tu się pojawia wątek chiński, tak. I bo to wątek chiński, właściwie rola Chin w planie rozwoju sieci 5G właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich był tutaj powodem tarć pomiędzy właśnie Emiratami a Stanami Zjednoczonymi, i również powodem tego, że Amerykanie no, mieli wątpliwości, czy w związku z tym należy dostarczać te myśliwce Zjednoczonym Emiratom. Oczywiście warunkowali to tym, żeby Arabowie wycofali się ze współpracy z Chińczykami właśnie, jeśli chodzi o rozwój sieci 5G przez Huawei. To nie nastąpiło, ale nastąpiło to, o czym ty powiedziałeś. To w tym kontekście jeszcze, skoro jesteśmy w tym regionie, do Japonii... Ja tylko jeszcze, wiesz, dodam tylko dwie rzeczy, bo no tak, w sposób ewidentny Amerykanie przelicytowali, tam była też rozgrywka na tle portu Khalifa, nie, który jest, miał być bramą do Abu Dhabi, a który unowocześniała firma Costco, tak? Chińska firma Costco. Amerykanie wymusili na Emiratczykach zerwanie tego kontraktu, ale niezmiernie stawiali twardo też czerwoną linię w postaci wyrzucenia Huawei, które powygrywały już szereg kontaktów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co, i są dwie rzeczy są ważne. Po pierwsze, znaczy, w jak niesamowity sposób powraca historia i w ogóle tak balansowanie geopolityczne, tak? Że ktoś w którejś z państw arabskich, które mogło pozyskać F-35, po prostu zrezygnowało z tego, tak? Co
co mówi to o obecności Stanów Zjednoczonych, o percepcji Stanów Zjednoczonych. Pamiętaj też, jak postrzegany był sprzęt amerykański w państwach arabskich, tak? To był symbol statusu w gruncie rzeczy, bardziej niż czegokolwiek innego. Ale ciekawe jest również to, że Emiratczycy, podając powody dla rezygnacji z F-35, wspomnieli również o wątpliwościach dotyczących możliwości suwerennego użytkowania tego sprzętu. Co powinno być memento dla wszystkich potencjalnych użytkowników sprzętu wojskowego, produkowanego nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale przez państwo o globalnych interesach, tak? Które mogą na przykład nie być zainteresowane eskalacją konfliktu, w którym to wyposażenie mogło być wykorzystane. W kontekście Emiratów Arabskich chodzi z pewnością głównie o Izrael, ale mimo wszystko jest to ciekawa linia argumentacji, tak? No warto w tym kontekście i w kontekście w ogóle polityki prowadzonej poprzez sprzedaż uzbrojenia również przytoczyć tutaj informacje również z grudnia o tym, że Arabia Saudyjska zaczyna opracowywać czy pracować nad własnym programem pocisków balistycznych z udziałem Chin. Mówimy tutaj o Arabii Saudyjskiej, która przecież przez dekady była uznawana za kotwicę amerykańskich wpływów w obszarze Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. No dzisiaj ta informacja o tym, że Saudowie będą współpracować z Chińczykami przy projekcie czy przy programie pocisków balistycznych, no również wywołała w Waszyngtonie pewną konsternację, ale oczywiście to również pokazuje, że jakby jest potwierdzeniem tych nastrojów, percepcji państw regionu co do właśnie zmniejszającej się jednak roli Stanów Zjednoczonych nie tylko w obszarze Bliskiego Wschodu, ale nawet również w obszarze Zatoki Perskiej, która, przypomnijmy, obok Europy i obok zachodniego Pacyfiku była jednym z trzech najważniejszych teatrów zaangażowania polityczno-militarnego Stanów Zjednoczonych przez dekady. Była, ale powodem, dla którego właśnie ten region odgrywał istotną rolę w amerykańskiej wielkiej strategii, było to, że właśnie był on rezerwuarem surowców, węglowodorów kluczowych dla amerykańskiej gospodarki. To oczywiście się zmieniło po rewolucji łupkowej i również z tymi trendami odchodzenia od paliw kopalnych, które są teraz mocne na całym świecie, ale przede wszystkim właśnie w świecie zachodu. No i oczywiście również z tym, że Amerykanie słabną jako globalny hegemon, jako globalna potęga i skracają front. Widać to w Afganistanie, widać to po Iraku. Widać to również po Zatoce Perskiej. Pytanie również o to, jak potoczą się dalsze negocjacje związane z irańskim programem nuklearnym, również w kontekście... Które trwają. Trwają i mają swoje wzloty i upadki. No i pytanie, jak właśnie te informacje o tym saudyjskim programie pocisków balistycznych wpłyną, tak, na ten proces. Tak, tu też siłą rzeczy dotykamy obaw o proliferację nuklearną, tak? Oczywiście jak myślę o tym, to przypomina mi się przede wszystkim ta niedawna informacja, że Korea Południowa rozwinęła własny pocisk balistyczny wystrzeliwany z okrętów podwodnych, z pokładów okrętów podwodnych, konwencjonalne, ale na razie konwencjonalne. A w tym kontekście warto też wspomnieć, że Arabia Saudyjska była sponsorem pakistańskiego programu nuklearnego, że zresztą są poważne wątpliwości, czy istnieją teorie, może bardziej teorie spisku niż cokolwiek innego, ale sugerujące, że Arabia Saudyjska posiada znaczną część wiedzy wypracowanej przez Pakistan, tak? Być może łącznie z jakąś tam zdolnością do wejścia w posiadanie broni nuklearnej sama, tak? Więc to też jest ciekawe, ale to po raz kolejny te obawy o proliferację czy pęder proliferacji, który może się ujawnić w Arabii Saudyjskiej, a już ujawnia się w Korei Południowej, przynajmniej w wypowiedziach wielu polityków, będzie wracał, tak? To po prostu będzie kolejna nuclear age, która pojawi się siłą rzeczy wraz z tym, im bardziej słabnąć będą wpływy i parasol bezpieczeństwa i gwarancje Stanów Zjednoczonych. Więc no dość powiedzieć w tym kontekście dyskusji na temat proliferacji broni jądrowej, warto również wspomnieć o wypowiedziach ambasadora Ukrainy w Niemczech, Mylnyka, który również chyba już drugi raz wspomniał o tym, że Ukraina w związku z tymi niepewnymi gwarancjami bezpieczeństwa
które udzielają państwa Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi Ukrainie i wobec zagrożenia ze strony Rosji również może rozważyć powrót do właśnie posiadania broni jądrowej, no, której Ukraina została przecież pozbawiona na mocy też memorandum budapesztańskiego. W związku z tym faktycznie ta kwestia właśnie proliferacji broni jądrowej na pewno będzie wracać i wraz właśnie ze słabnięciem Stanów Zjednoczonych jako no, też gwaranta bezpieczeństwa wielu państw, również państw w Azji. A skoro właśnie o Azji mowa, wspomniałem już wcześniej o Japonii, teraz może właśnie rozwiniemy ten wątek. Japonia, która również pojawia się w praktycznie chyba w każdym odcinku naszych rozmów Power Talks. Mówimy o Japonii, która również ma reprezentuje coraz bardziej asertywną postawę wobec Chin. To jest bardzo ciekawe, tak, bo ona, wiadomo, że mówimy w kontekście rywalizacji Chin i Stanów Zjednoczonych, ale zauważmy, że Japonia, przynajmniej to jest moja interpretacja, Japonia stara się zachować podmiotowość, pomimo tego, że elementem jej komunikacji są bardzo ostre wypowiedzi wymierzone w Chiny, to, że politycy japońscy już parokrotnie stwierdzali, że bezpieczeństwo Tajwanu czy stabilizacja po obu stronach cieśniny tajwańskiej jest życiowym interesem, tak? Czy egzystencjalnym interesem dla Tokio, budząc zresztą ogromną złość Pekinu. Warto zauważyć, że robiąc to, Japonia rzeczywiście nie jest tylko... Bo Japonia parokrotnie, moim zdaniem, wyszła przed szereg nawet względem Stanów Zjednoczonych w tych wypowiedziach. Z tego, co pamiętam, parę miesięcy temu miała miejsce taka sytuacja, w której Amerykanie wręcz lekko tonowali wypowiedzi Japończyków. Ale no, warto zauważyć, że w ten sposób Japończycy upewniają się, że utrzymują podmiotowość, tak? Że chociażby na jakieś negocjacje, hipotetyczne negocjacje, które mogłyby dotyczyć architektury bezpieczeństwa w tym regionie, nie odbędą się bez nich, ponad ich głowami, tylko przy ich zasadniczym udziale, co jest wartością samą w sobie, a czego niestety nie widać, jeśli chodzi o próby negocjacji z systemu, czy mogące, rysujące się na horyzoncie próby renegocjacji architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i roli Polski, która w tym odgrywana. Tak to widać było również na być może odpowiednio rozegranej taktycznie, ale zupełnie nieobecnej w sensie strategicznym roli Polski w rozwiązywaniu kryzysu granicznego, tak? Bo w pewnym momencie te rozmowy zaczęły się toczyć zupełnie nad naszymi głowami, a Japończycy są bardzo obecni. Też warto zauważyć, że jeśli mówimy o Japonii, warto zauważyć, że na początku grudnia gabinet Kishidy zdecydował się o podniesieniu wydatków na obronność o prawie 7 miliardów dolarów, to było kilkanaście procent rocznego budżetu. Kolejny raz w tym roku. Tak. Mówi się bardzo dużo przecież o systemach ofensywnych, już otwartym tekstem. O land attack, o zdolności do przeprowadzania ataków rakietowych, ofensywnych, czego wcześniej nie było. Pamiętamy ten historyczny moment startu lotnictwa pokładowego z pokładów okrętów japońskich. Więc, lotniskowców, amerykańskich F-35, tak. Izumo? Tak, Izumo. Izumo. Więc wracamy. No i skoro już mówimy o podmiotowości Japonii w tej rywalizacji, a nie tylko cedowaniu odpowiedzialności na Stany Zjednoczone, to warto wspomnieć, że Japończycy prowadzą niezmiennie ożywione dyskusje z Chinami. To nie jest tak, że rozmowa z Chinami byłaby niemoralna dla Japończyków, tylko oni rzeczywiście dość aktywnie z Japończykami rozmawiają. Chociażby doszło do takiej rozmowy pod koniec tego roku, pod koniec ubiegłego roku, dosłownie parę dni temu, kiedy rozmawiali ze sobą ministrowie obrony Japonii i Chin. I w toku tych rozmów, które oczywiście zaczęły się z tego, co przynajmniej jak to opisywały media, zaczęły się od litanii wzajemnych zarzutów o militaryzm, o wyspy Senkaku czy Dioju, tak, i tak dalej. I od standardowego katalogu skarg i zażaleń ustalono również wzmocnienie mechanizmu czerwonej linii pomiędzy Monami obydwu państw. Ona niby powstała w 2018 roku, ale teraz ma zostać jakoś upgrade'owana, że tak. Wzmocniona, tak. I też chyba rozmawiano o sposobie rozwiązywania ad hoc, znaczy rozwiązywania ad hoc bieżących sporów, takich, które zaistniały same z siebie na szybko na morzu.
i w powietrzu, co też jest bardzo wartościowe, bo to jest dekonfliktacja, tak, uniemożliwiająca czy ograniczająca ryzyko zajścia niekontrolowanej eskalacji. Więc Japonia, pomimo tego, że opowiedziała się jednoznacznie po stronie Stanów Zjednoczonych i twardo obstaje przy tym i coraz ostrzej, to w sposób ewidentny zachowuje swoją podmiotowość w tej diecie. W kontekście tej twardej postawy Japonii warto również tutaj odnotować, że agencja prasowa Kyodo News podała pod koniec grudnia informację o tym, że Stany Zjednoczone i Japonia opracowały plany awaryjne wspólnej operacji wojskowej w przypadku wybuchu konfliktu między Chinami a Tajwanem. Te plany zakładałyby powstanie tymczasowych baz wypadowych dla Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, które miałyby się znajdować w archipelagu wysp Nansei, to są wyspy Ryukyu, które leżą stosunkowo blisko Tajwanu. Miałyby się tam znaleźć chociażby wyrzutnie rakietowe HIMARS, należące do Korpusu Piechoty Morskiej, która, to też podkreślmy, pod dowództwem komendanta Bergera, jeśli się nie mylę, rozwija od jakiegoś czasu bardzo ciekawą koncepcję właśnie takiej zdekoncentrowanej obrony i funkcjonowania w środowisku wysokiej kontestacji przez przeciwnika. Przewagi ogniowej przeciwnika, tak, która opiera się właśnie na tym, że Korpus Piechoty Morskiej miałby przede wszystkim jakby operować małymi grupami na poziomie batalionu, które te bataliony miałyby posiadać zdolności wielodomenowe, również do dorażenia celów na średnim zasięgu, czy też posiadać systemy przeciwokrętowe. No i te właśnie takie batalionowe, czy nawet mniejsze niż batalion grupy Marines na różnych tych małych wysepkach Pacyfiku miałyby stanowić o przewadze Stanów Zjednoczonych właśnie w ewentualnej konfrontacji z Chinami w tym obszarze. To bardzo też ciekawe, bo to też pokazuje i też wiele mówi, jeśli chodzi o ewolucję myślenia właśnie o współczesnym, symetrycznym polu walki, gdzie masa i koncentracja staje się problemem, duże jednostki stają się problemem, natomiast właśnie te małe, mobilne siły rozproszone o niskiej sygnaturze emisyjnej, ale wysoce nasycone sprzętem przeciwpancernym, przeciwlotniczym czy przeciwokrętowym, no mogą być tutaj przeszkodą dla potencjalnego przeciwnika. Szczególnie jeśli bijesz się w ogródku przeciwnika, który do dysponek, bijesz się z dala od własnych linii, tak? Czy operujesz na wyciągniętych liniach logistycznych, w pobliżu przeciwnika, który przez lata i którego obecna dyspozycja sił wojskowych polega na tym, że jest to adaptacja do tego, co Stany Zjednoczone robiły wcześniej, tak? Czyli po raz kolejny jest asymetryczną odpowiedzią na przewagi Stanów Zjednoczonych, które zarysowały się wyraźnie w toku konfliktu chociażby w Zatoce Perskiej pierwszego, kiedy pamiętajmy, że Irak dysponował czwartą armią pancerną na świecie i masa nie pomogła mu ani odrobinę, bo zostały rozniesione, tak? Siły irackie zostały rozniesione dzięki, no to jasne, był dobry manewr Schwarzkopfa i tak dalej, ale zostały rozniesione przede wszystkim dzięki temu, że Amerykanie dysponowali dominacją informacyjną i zdolnością precyzyjnego rażenia, tak? Więc masa, to przekonanie, że czołg jakby nie był to dobry, bo czołg ma lufę i ciężki, jest absurdem, tak? Jest absurdem ludzi, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią, po raz kolejny z myśleniem z II wojny światowej. Masa jest problemem, a staje się problemem szczególnie bolesnym, kiedy teatr operacji jest w zasięgu rażenia środków ogniowych przeciwnika, który stworzył je specjalnie właśnie po to, żeby uniemożliwić masowanie, tak? Więc absolutnie. Też warto wspomnieć, że ci Marines, że ta koncepcja zakłada również rozproszoną logistykę, dispersed logistics, tak? która po raz kolejny jest odzwierciedleniem tego, że powstaje świadomość w Stanach Zjednoczonych, że takie rozległe, duże, ciężkie ciągi logistyczne są natychmiast narażone na atak, są podatne na zniszczenie. A to z kolei skutkuje paraliżem, tak? I niemożnością prowadzenia operacji przez bardzo intensywne sprzętowo środki wykorzystywane przez Stany Zjednoczone. Więc absolutnie. No.
To na końcu dodajmy, że w kontekście Pacyfiku, w kontekście właśnie obecności amerykańskich sił zbrojnych w tym regionie, nowy projekt budżetu Pentagonu zakłada na Pacific Deterrence Initiative, czyli tą inicjatywę, która ma finansować operacje, obecność amerykańskich sił zbrojnych w regionie Indo-Pacyfiku, ma zostać przeznaczone ponad 7 miliardów dolarów, natomiast na analogiczny program, czyli European Initiative, chyba ponad, jeśli się nie mylę, teraz 4 miliardy. Ponad 4, tak? Też mi się tak wydaje. Tak, co i tak jest ciut więcej niż to, co zakładał pierwotny, niż to, co zakładały pierwotne propozycje Pentagonu. Kongres zwiększył tutaj ten budżet na ten program Europejskiej Inicjatywy Odstraszania, tak, w ramach, z której jest oczywiście finansowana chociażby operacja Atlantic Resolve, tak, w ramach której są obecni amerykańscy żołnierze również w Polsce. Ten budżet Pentagonu, o którym wspomniałem, zakłada również 300 milionów pomocy wojskowej dla Ukrainy, co jest oczywiście pozytywnym sygnałem, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że również w grudniu mieliśmy do czynienia z wstrzymaniem czasowym, podkreślmy, pomocy wojskowej dla Ukrainy, która opiewała na kwotę 200 milionów dolarów. W związku z tym no, mamy tutaj taką niejednoznaczność, jeżeli chodzi o sygnały strategiczne wysyłane przez Waszyngton, to w kontekście pierwszego tematu, tak, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli tych rozmów, tak, amerykańsko-rosyjskich. A skoro, bo wydaje mi się, że już powoli... Musimy kończyć, tak. Tak, do brzegu, ale skoro tak powiedziałeś i w ogóle mówiliśmy o tym, jak będzie wyglądał ten rok, to wydaje mi się, że najlepszą klamrą kompozycyjną będą wypowiedzi szefa sztabu generalnego Wielkiej Brytanii, Tony'ego Rada Kina, który stwierdził w grudniu podczas przemówienia w Rosji, że przycisk pause, tak, przycisk stop, pauzy, który został wciśnięty w latach 90., wtedy kiedy on i jego koledzy w sztabie czytali Fukuyamę i koncentrowali się na operacjach nation building i na takim promowaniu konstruktywistycznego ładu międzynarodowego, na promowaniu liberalizmu, na nation building, tak, na operacjach w Afganistanie i w Iraku. No więc ten przycisk pauzy został niestety odkliknięty, a zamiast tego wciśnięty został przycisk play, który przywraca bieg historii, a w związku z tym, jak stwierdził Radakin, na powrót w modzie jest klasyczna geopolityka z Mackinderowską Wyspą Światem oraz Machanowskim Oceanem Światowym, czyli innymi słowy z Behemotem i Lewiatanem. A to z kolei jego zdaniem oznacza, że zamiast koncentrować się na takich operacjach jak Irak czy Afganistan, należy koncentrować się na powrót, na rywalizacji państw jako podstawowych elementów ładu międzynarodowego czy środowiska międzynarodowego. A Zjednoczone Królestwo musi się skupić na klasycznym modelu rywalizacji pomiędzy państwami, bo to właśnie one będą kluczowymi aktorami na scenie międzynarodowej. Czyli co ciekawe, nie miał racji Parakana, przynajmniej częściowo i przynajmniej zdaniem Radakina, innymi słowy, historia wraca. I 22 rok pewnie upłynie właśnie pod hasłem, czy pod takim właśnie hasłem. Powrotu historii niestety. Powrotu historii, rywalizacji mocarstw. Przede wszystkim wydaje mi się, że w obszarze nowych technologii dużo będziemy pewnie słyszeć o półprzewodnikach, o 5G, już 6G nawet, ale także o wyścigu zbrojeń, który również przyspiesza. To już tak zupełnie na koniec. Ten wątek również pojawia się w naszych rozmowach, wątek broni hipersonicznej. W grudniu Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły kolejny test broni pocisku hipersonicznego, test nieudany, trzeci. Kolejny, nieudany, trzeci. Nieudany test. To również pokazuje właśnie ten stan rywalizacji właśnie w obszarze technologii hipersonicznych. Oczywiście czekamy na rozstrzygnięcia związane z rozmowami amerykańsko-rosyjskimi w kontekście Ukrainy, w kontekście wschodniej flanki. Dużo niepewności na początku tego roku, ale mam nadzieję, że za miesiąc spotkamy się i będziemy mieli choć trochę dobrych wieści dla Państwa
ze świata, który no, zaczyna jednak nam niestety płonąć i tych pożarów jest coraz więcej. Z jednej strony to oczywiście źle, bo wiąże się z tą wspomnianą przeze mnie niepewnością i chaosem, ale dla analityków to również dobry czas, bo na pewno jest o czym rozmawiać i jest... Jest ruch w interesie. Zdecydowanie. Tak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Marek Stefan, Układ Sił, Albert Świdliński, Strategy and Future. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, Marku.